Ja myślę, że przez ostatnie 20 lat reform szkolnictwa powszechnego osiągnęliśmy jeden pełen sukces. Wyrugowaliśmy pracownie chemiczne, fizyczne, geograficzne, biologiczne i matematyczne ze szkół. Uczymy scholastycznie, a w związku z tym ta pracownia to jest początek kontrrewolucji. Wprowadzamy z powrotem pracownię do szkół. I my sobie zdajemy sprawę, że każdej szkoły nie stać będzie na to, żeby w ciągu kilku miesięcy czy nawet lat zrobić jej pracownię. Ale to jest wzorcowa pracownia akurat chemii, za ścianą jest fizyki. I chodzi o to, żeby takie pracownie, jak już nie mogą od razu powstać w szkołach, niech powstaną w gminie. Pracownie są, żebyśmy wreszcie przestali uczyć dzieci scholastycznie. Nie tylko trzeba wiedzieć, jak żyć, ale trzeba wiedzieć, jak coś jest kwasem siarkowym, co to jest zasada, co to jest pierwiastek kwadratowy. Trzeba się poważnie zacząć uczyć. I do tego służą pracownie. I dlatego otwieramy tą pracownię. Każdy może przyjść, wejść do środka i na przykład spróbować zamienić miedź w złoto, oczywiście w cudzysłowie. Albo na przykład odpowiedzieć na pytanie, dlaczego gwóźdź rdzewieje i co zrobić, żeby gwóźdź nie rdzewiał. Mamy zajęcia przygotowane dla grup zorganizowanych, dokładnie dla grup szkolnych. I są to grupy gimnazjalne oraz grupy ze szkół ponadgimnazjalnych. To jest od wtorku do piątku. A w weekendy mamy zajęcia dla wszystkich. A oprócz tego wszyscy mamy laboratorium chemiczne w domu. W kuchni można robić cudowne eksperymenty chemiczne. Każdy może kupić w sklepie, ja wiem, mówię niepedagogiczne rzeczy, butelkę Coca-Coli, tubkę mentosów i zobaczyć, co z tego wyniknie. Że potem trzeba 3 godziny podłogę myć, to już jest dodatkowa sprawa, ale to też jest ciekawe. Pomycie podłogi to jest doświadczenie z chemii, z fizyki i z wielu innych rzeczy.